Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie zestawik rakiet Doom Boom firmy Classic. Otrzymałem go od firmy Grupa Etna Classic, także bardzo dziękuję. Co zawiera nasz zestaw? Nasz zestaw zawiera cztery rakietki Doom Boom. Z tyłu mamy również rureczkę do wypalania tych rakiet, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie to jest. I taki zestawik będzie nas kosztował 30 zł. Mam nadzieję, że będzie warto. Będzie warto. I ja sobie w tym momencie zrobię taki mały unboxing i zobaczymy sobie, jak się prezentuje taka pojedyncza sztuka. Pojedyncza rakieta jest naprawdę dosyć ciężka. Ma naprawdę gruby kij. I bardzo dobrze, że jest ten gwizdek zabezpieczający ląd. Jest to naprawdę bardzo ciekawe i bardzo poważne rozwiązanie. Na teście odpalimy sobie trzy takie rakietki zamiast czterech. Jedną odkładam do wielkiego testu rakiet, jak polecił mi kiedyś jeden widz. Więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za co. Już nie chcę się tego wszystkiego wyciągać, żeby wyjąć tą rurkę do odpalania rakiet. Ale to zobaczycie ją już na teście. Zapraszam. Rakiety Doom Boom odpalamy 3 z kilka do odpalania, które otrzymaliśmy w zestawie. Bardzo ciężko wychodzą. Nie wbijałem owego kilka w ziemię. Użyłem do umocowania go starej wyrzutni. Odpalamy pierwszą rakietę Doom Boom na wyciągnięte ręce. Teraz rakieta numer 3. Witam was na podsumowaniu. Rakietki owe Doom Boom, mam ją tutaj, tą rakietkę, bo dołączam ją do wielkiego testu rakiet, który odbędzie się już za jakiś czas. Są ogólnie bardzo fajnymi rakietkami. Jest ich co prawda 4 i kosztują 30 zł, jest to dosyć dużo. Dobre jest to, że mamy zabezpieczony ląd i jest to bardzo mądrze zrobione. Zlatują bardzo wysoko, co jest dużym plusem. Huk jest ogromny. Huk jest potężny, to jest też duży plus. Efekt świetlny jest niewielki, ale w tej rakiecie on nawet nie jest wskazany, gdyż ona nie jest zrobiona po to, żeby był efekt świetlny, a raczej hukowy. I biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, wystawiam jej ocenę 7 z plusem na 10 takiemu zestawowi rakietek. Oczywiście dziękuję bardzo grupie Etna Classic za podesłanie mi tych rakiet do testu. Zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, dołączenia do mojej grupy na Facebooku oraz naruszenia reflinka, który również znajduje się w opisie na dole filmu. Na razie.